Polska chce budować duży atom, mały atom, dziesiątki reaktorów w całej Polsce, natomiast pomimo wielkiego potencjału tej technologii dużej i małej, są także wielkie wyzwania z nią związane. I o nich dzisiaj w spięciu sobie porozmawiamy. Z tej strony Wojciech Jakubik i Jacek Perzyński. Zapraszam na kolejne spięcie. To kolejne spięcie biznesalert.pl, w którym pochylamy się nad ważnymi sprawami w energetyce. W minionych dniach dużo usłyszeliśmy o reaktorach jądrowych. Wiadomo, że Polska chce mieć pierwszy reaktor duży na Pomorzu w 2033 roku. Słyszymy także o kolejnych reaktorach w Pontnowie, być może w 2035 roku. Oprócz tego są małe reaktory modułowe, które mogłyby powstawać nawet w latach 20. Pod warunkiem, że faktycznie wejdą na rynek. Jest kilka technologii, kilka firm nimi zainteresowanych. No i właśnie, Jacek, zacznijmy od tych małych reaktorów. Małe reaktory, małe problemy. Co czeka SMR-y w Polsce? Wydaje mi się, że małe reaktory wcale nie będą generować małych problemów, tylko duże. O. My, jako Biznes Alert, oczywiście popieramy kwestię rozwoju atomu, gdyż jest to stabilne i sprawdzone źródło energii. A niestety odnawialne źródła energii nie są remedium na kryzys energetyczny. Na kryzys energetyczny jak ich największą wadą jest brak stabilności i niestety nieprzewidywalność. W tym okresie letnim mamy do czynienia z klęską urodzaju, a Technologia magazynowania energii nie jest jeszcze na tyle dojrzała, żebyśmy mogli w pełni wykorzystać potencjał OZE. Remedium na kryzys energetyczny mogą być również SMR, czyli małe reaktory modułowe. Jednak problem polega na tym, że ta technologia jeszcze nie została wdrożona i mówienie o nich. To jest trochę tak, jakbyśmy zachwycali się cudownym lekiem, który byłby na etapie badań laboratoryjnych. Mm -hmm. No bo właśnie, bo chodzi o to, że jest kilka ciekawych technologii, czy to ze Stanów Zjednoczonych, czy to nawet z Wielkiej Brytanii, nawet Francuzi pracują nad SMR-ami, tylko wyzwaniem jest fakt, że te technologie nie weszły jeszcze na rynek, to znaczy muszą przejść żmudną procedurę certyfikacji, zatwierdzania do użytku i to najpierw poza granicami Polski, potem gdybyśmy my chcieli budować takie reaktory, to i u nas. Tak. E, pierwszy reaktor e, zostanie wybudowany w Kanadzie, e, w Toronto, e, około e, w 2028 roku, a następnie dopiero u nas, w Polsce. Y -y, I słyszymy o 29 roku. Tak, na przykład e, lata 2028-29. E, oczywiście mamy nadzieję, że to się spełni, ale oczywiście. Nie możemy też mówić, nie możemy też ukrywać kosztów. Oczywiście mhm. SMR są znacznie tańsze niż wielkoskalowe elektrownie jądrowe, bo taki wielki obiekt może kosztować 100 miliardów złotych. Mhm. No, kwota niemała. Natomiast pojedyncze SMR może kosztować miliard 300 milionów. Oczywiście to też nie jest mała kwota, ale dla koncernów energetycznych do wyobrażenia. Tak, i z nadzieją na szybszą implementację. Jednak w dyskusji na temat polskiego atomu to, co się niestety nie pojawia, to kwestia składowania... Y Odpadów radioaktywnych. No niestety, jeżeli idziemy w atom, musimy liczyć się z tym, że będą odpady radioaktywne, i to jest niestety wpisane w definicję. To, co mnie niepokoi, to bada, wyniki badań naukowców z Uniwersytetu Stanforda, który, którzy twierdzą, że SMR-y będą generować 9 razy więcej odpadów radioaktywnych w przeliczeniu na jednostkę energii niż tradycyjne. Mhm, czyli proporcjonalnie jądrowe. 9 razy więcej odpadów. Tak. I pytanie, jak to składować, gdzie to składować? Oczywiście w tej sferze nie jesteśmy bezradni i, wyróżniamy, i ma, wyróżniają się tutaj dwie koncepcje. Mamy tu e, amerykańską i francuską. Mhm. Amerykanie są z, e, gorącymi zwolennikami składowania odpadów radioaktywnych w podziemiach. Zatapiają takie beczki z odpadami w szkle, a następnie w betonowych. W butenowych bunkrach, co znacznie zmniejsza ryzyko skażenia radioaktywnego. Natomiast koncepcja francuska polega na recyklingu, czyli, może, czyli mówimy tutaj o pewnej gospodarce obiegu zamkniętego. Francuzi, Francuzi są w stanie zrecyklingować 95-96% uranu i plutonu. Problem w tym, że Recykling takich odpadów jest znacznie droższy niż składowanie, ale daje nam pewną nadzieję na ponowne wykorzystanie. Tych I może wtedy. kiedyś będzie też ta technologia tańsza, bo tak. z rozwojem technologii rośnie też efektywność i takie rozwiązania mogą być tańsze. Wiadomo, że Polska zamierza eksportować takie odpady nuklearne we współpracy z partnerami przy poszczególnych projektach, ale to, co mówisz, jest ważne także ze względu na charakter SMR-ów, które mają być lokalizowane w pobliżu dużych skupisk ludności, w pobliżu dużych obiektów przemysłowych. Więc zarządzanie odpadami nuklearnymi to też jest jakieś wyzwanie, które trzeba będzie podjąć. Ale to nie wszystko. Powiedzieliśmy sobie o małych reaktorach jądrowych, które mają, jak widać, niemałe też wyzwania do przezwyciężenia, a duże reaktory nie inaczej. Także wytwarzają odpady jądrowe, na przykład ta elektrownia na Pomorzu. Ma przekazywać odpady nuklearne Westinghouse'owi, być może będzie współpracować z firmami spoza Stanów Zjednoczonych. Tutaj na horyzoncie pojawia się francuski Framatom. Z tym, że ten Framatom jest też problematyczny z tego względu, że zakład paliwa jądrowego chce sobie budować z rosyjskim Rosatomem w Niemczech, pomimo tego, że no stało. No niebezpieczne związki. Zresztą cały sektor jądrowy jest mocno związany z Rosjanami i właśnie. Ten segment paliwa jądrowego jest wystawiony na wysoką zależność od Rosjan, dlatego też nie wchodzą niektóre unijne sankcje proponowane właśnie czy to względem Rosatomu czy innych spółek rosyjskich, bo się okazuje, że jednak cały czas zachód pozostaje wysoce zależny włącznie z Amerykanami, którzy dopiero planują tę zależność zmniejszać. Natomiast jeśli chodzi o polskie odpady nuklearne, to gdzieś tam na horyzoncie są badania, czy nie zbudować takiego zakładu unieszkodliwiania odpadów już na, na duży na dużą skalę na terytorium Polski, z tym, że po pierwsze musiałaby być wielka atomizacja Polski, mm. musielibyśmy mieć tak dużo tych odpadów, żeby to się opłacało. Jeden czy dwa reaktory to za mało, ale jeżeli będziemy mieli kilkadziesiąt, tak jak wszyscy deklarują tutaj, mm. każda firma teraz opowiada, że będzie budować mały reaktor jądrowy, no to faktycznie może być zasadne ekonomicznie stworzenie naszego składowiska odpadów, które pozwala w sposób bezpieczny te odpady Utylizować, utrzymywać pod ziemią i nie każdy wie, że takie składowisko zakładu nieszkodliwania odpadów promieniotwórczych w Różanie w Polsce już tak. funkcjonuje. Tylko to jest mały obiekt, który służy do składowania odpadów z reaktora. Maria, jest to pierwszy polski reaktor jądrowy, niestety tylko doświadczalny, ale cały czas działa, chociaż pisaliśmy, że jest niedofinansowany w biznesalerze jako pierwsi. No i duży atom też będzie miał te odpady, też będzie trzeba nimi zarządzać i to też będzie wyzwanie. Technologia może pomóc obniżyć koszty, ale są inne wyzwania, już poza sektorem unieszkodliwiania odpadów, które też nie pozwalają z pełnym spokojem patrzeć na plan uruchomienia pierwszego reaktora w 2033 roku. Bo plan jest taki, że Polacy i Amerykanie postawią pierwszy reaktor na Pomorzu w lokalizacji Lubiatowo-Kopalino w 33 roku. Nawet dzisiaj, kiedy my nagrywamy nasze spięcie w dniu 25 maja, prezes Westinghouse'a na konferencji prasowej zapewnił mnie, że w 2033 roku to na pewno zdążymy. Ale już nie patrząc na debatę o elektrowniach jądrowych, która toczy się od kilkudziesięciu lat, na różne lobby, które mają swoje argumenty, warto przypomnieć o tym, że mamy galopującą inflację, mamy naprężone łańcuchy dostaw, mamy firmy, które czekają po kilka lat na zamówienie prostych rzeczy, a co dopiero tych bardzo wyszukanych, które są potrzebne w sektorze jądrowym. To wszystko powoduje, że pewne opóźnienia są cały czas możliwe, a jeżeli do tego nałożymy jeszcze opóźnienie polskiego programu energetyki jądrowej, który już jest przesunięty około rok, no to 2033 rok też może być trudny do, 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 do trzymania. Natomiast to, co mówiłeś na początku jest ważne. My i tak tego atomu potrzebujemy. Dokładnie. Dokładnie. Mamy lukę wytwórczą. Urząd Regulacji Energetyki mówi, że w 34 roku nawet z tym pierwszym reaktorem ona będzie miała prawie 5 gigawatów, czyli tyle, co cała elektrownia Bełchatów ma mocy. Największa elektrownia węglowa w Europie. No więc jest kłopot. Nawet jak nam się atom spóźni, to i tak będzie potrzebny. Dokładnie. Miejmy nadzieję, że wszystko zostanie zrealizowane i będziemy mieli czystą, tanią, może nie tanią, ale bezpieczną... Na końcu tanią. Tak jak te F-35, które też są bardzo drogie i potem oby nie, nie były potrzebne, ale sam fakt, że będą zwrócić się w większym bezpieczeństwie, to tutaj w bezpieczeństwie energetycznym, ale też w cenie już konkurencyjnej na końcu. Jak już ten atom jest gotowy, założenie jest takie, że ma dać stabilne dostawy energii już po konkurencyjnych cenach. Czyli po tych wielkich wysiłkach nam się to zwróci i po to Państwo o tym wszystkim mówimy, żeby tak rzeczywiście się stało, bo rzeczowa debata merytoryczna o atomie, dużym i małym, jest jak najbardziej potrzebna. I to wszystko w dzisiejszym z pięciu biznesalert.pl i zapraszamy już na następny za tydzień.